Mam dla Ciebie zagadkę. Co to za zagranie? Wykorzystuje się je, gdy leci niska piłka i nie chce nam się schodzić na nogach. Oczywiście chodzi o slice. Jednak zagranie, które należy do kategorii lazy shots, ma też inne zastosowanie niż oszczędność energetyczna. Z dzisiejszego odcinka dowiesz się, jak mądrze wykorzystać slice. Slice idealnie nadaje się do ataku z pójściem do siatki. Dobrze zagrany slice, czyli taki, co leci nisko nad siatką i ma dużą ilość rotacji wstecznej, powoduje, że piłka po odbiciu gaśnie. Przeciwnik będzie zagrywał piłkę bardzo nisko nad ziemią, a żeby ją przebić na drugą stronę, będzie musiał podnieść ją do góry. A taka piłka lecąca wysoko nad siatką idealnie nadaje się na zagranie voleya lub smecza. Co więcej, slice jest jednym z najwolniejszych zagrań w tenisie i piłka po jego zagraniu będzie leciała długo na drugą stronę. Daje nam to więcej czasu na znalezienie się w odpowiednim miejscu przy siatce. Slice idealnie nadaje się również do zmiany rytmu gry. Gdy grasz z przeciwnikiem, który nie psuje i odgrywa wszystkie Twoje zagrania, to warto spróbować wrzucić raz na jakiś czas slice. Inna rotacja i wolniejsze tempo tego zagrania mogą zaskoczyć przeciwnika i wymusić błąd. Tak jak wspomniałem wcześniej, slice jest jednym z najwolniejszych zagrań i czas lotu piłki na drugą stronę jest dłuższy niż w przypadku innych uderzeń. Możesz to wykorzystać w sytuacjach defensywnych. Gdy przeciwnik zagra kątową piłkę i wyrzuci Cię za kort, długi i płaski slice zagrany w środek kortu może być bardzo pomocny. Takie uderzenie kupi Ci trochę czasu na powrót we właściwe miejsce. Slice i skrót to bardzo podobne technicznie zagranie. Różnią się tak naprawdę sposobem wykończenia uderzenia. Przy slice po kontakcie z piłką puszczamy luźniej rękę, podczas gdy przy skrócie należy rękę zatrzymać. Natomiast faza zamachu i prowadzenia rakiety przy uderzeniu jest niemalże identyczna. Dzięki temu możesz świetnie zamaskować zagranie skróta. Zagraj dwa długie, penetrujące slice'y po krosie, a potem skróta wzdłuż linii. Jak wykonasz to w dobry sposób, to przeciwnik nawet nie ruszy, aby do tego skróta dobiec. Podsumowując, slice to nie tylko uderzenie służące do oszczędzania stawów kolanowych. Również świetne zagranie zarówno w ataku, jak i defensywie. Możesz go także wykorzystać do zamaskowania skróta oraz zmiany rytmu gry. W kolejnym odcinku, który pojawi się na kanale już za tydzień, dowiesz się o sytuacjach, w jakich warto wykorzystać zagranie pokrewne, czyli skróta. A jeżeli chcesz osiągać lepsze rezultaty w rozgrywanych meczach, to kliknij link w opisie. Przygotowałem darmowy kurs taktyki tenisowej, którego dowiesz się, jakie taktyki stosują najlepsi zawodnicy na świecie. Wiedzę z kursu będziesz mógł wykorzystać już w najbliższym rozgrywanym meczu. Dzięki za obejrzenie filmiku, a jeżeli masz jakieś pytania, to daj znać w komentarzu lub napisz na maciek@teniscamps.pl. Siemano!